Nowe osiedle domków jednorodzinnych i budynek komunalny. Początek budowy kolejnego TBS-u i prawie 2 miliony złotych na remonty. To najważniejsze tegoroczne zadania Dzierżoniowa poprawiające warunki mieszkaniowe. Wszystkie inwestycje mieszkaniowe realizowane w poprzednich latach w mieście Dzierżoniów są inwestycjami trafionymi. Trzeba tutaj oddać słuszność decyzji Spółdzielni Mieszkaniowej o budowie tych budynków na osiedlu Tęczowym w ramach takiej usługi deweloperskiej. Wszystkie te budynki zostały już zasiedlone, teraz Spółdzielnia buduje budynek na osiedlu Różanym. Natomiast my też oczywiście jako miasto włączamy się w to, żeby tą ofertę mieszkaniową dla naszych mieszkańców, ale też dla tych ludzi, którzy chcieliby w Dzierżoniowie osiąść, chcemy złożyć. Pierwszą inwestycją, którą planujemy wykonać, to jest sprzedaż działek pod budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ulicy Kamiennej. To jest dobry punkt w mieście. W tym roku będziemy realizowali modernizację ulicy Armii Krajowej. I właśnie od ulicy Wrocławskiej do tej ulicy Armii Krajowej powstanie nowe osiedle. Będzie tam 35 działek o powierzchni od 1000 do 2000 m2. Pierwsze działki będziemy sprzedawali już na przełomie marca i kwietnia tego roku. Szacujemy, że cena wywoławcza będzie na poziomie od 80 do 90 zł netto. Oczywiście będzie to w formie przetargu nieograniczonego, więc rynek zdecyduje, jaka wartość będzie tych działek końcowa. Ale 35 działek myślę, że to jest bardzo dobra oferta dla chętnych, którzy chcą budować swój dom, bo teren jest bardzo ciekawy i zachęcam Państwa do tego, żeby przyjrzeć się tej ofercie i oczywiście wystartować w przetargu, takie działki nabyć. W tym roku do użytku zostaną przekazane mieszkania budowane w systemie komunalnym. W zasadzie w drugiej połowie tego roku będziemy przekazywali do użytku dla mieszkańców Dzierżoniowa 23 lokale. Lokale niewielkie, 20-kilku-30-metrowe, one są bardziej przeznaczone dla osób właśnie starszych, to będzie budynek parterowy, ale zasada jest taka, że osoby, które będą chciały taki lokal nabyć, podpisać umowę jako lokal komunalny, będą musiały oddać swój lokal dotychczasowy, więc uwolni nam się 23 co najmniej lokale, które będą mogły być przekazane innym rodzinom, które oczekują na te mieszkania. Ale również budujemy nowy budynek w ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Dzierżoniowski TBS rozpoczyna budowę pierwszego z 3 obiektów przy ulicy Świdnickiej, to jest za Tesco, jak się jedzie na Świdnicę po lewej stronie. Budynek 27-lokalowy, wielopiętrowy, z ciekawą architekturą, w dobrym miejscu, bardzo ładny widok jest na Góry Sowie i też już wiemy, że jest zainteresowanie tym obiektem. W tym roku rozpoczynamy budowę, w przyszłym będzie finisz, zasiedlenie tych mieszkań i prawdopodobnie rozpoczęcie budowy kolejnego budynku. Więc widać, że tych lokali mieszkalnych w różnej formie, czy to własnościowe, czy komunalne, czy właśnie w formie TBS-u w Dzierżoniowie przybędzie. Mam nadzieję, że to się przełoży też na demografię, że właśnie osoby, które będą chciały do Dzierżoniowa przyjechać, mieszkać, tutaj pracować, będą mogły z tej oferty skorzystać. Równolegle z budową nowych mieszkań Dzierżoniów zamierza zainwestować spore środki w remonty budynków i mieszkań będących własnością lokalnego samorządu. Ta substancja, szczególnie tutaj w starej części miasta, w rynku czy okolice ulicy Brzegowej, Nowowiejskiej, to są budynki komunalne częściowo już wspólnoty mieszkaniowe, częściowo zupełnie prywatne, ale również mamy ponad 1000 lokali, których właścicielem jest jeszcze gmina Dzierżoniów. I w roku 2017 na remonty, modernizację tych lokali przeznaczamy kwotę 2 miliony złotych. To jest kwota na właśnie remonty lokali wewnątrz, te, które przekazujemy mieszkańcom, którzy taką deklarację składają, żeby zasiedlić te lokale, ale też chcemy modernizować elewację, na to przeznaczamy również kwoty, dofinansowujemy wspólnoty mieszkaniowe, również prowadzimy program promujący właśnie wspólnoty, które same wykonują dane inwestycje związane z elewacją, czyli program dotyczący modernizacji tych elewacji, bo naprawdę tutaj ta substancja wymaga jeszcze dużego zakresu działań. Ja to wiem, czuję i myślę, że w przyszłych latach trzeba będzie na to przeznaczyć większe kwoty. Bardzo pięknie Dzierżoniów wygląda na wiosnę, w lecie czy na jesień, natomiast teraz w zimie widać, ile jeszcze trzeba zainwestować, ile jeszcze włożyć środków, pieniędzy na to, żeby te wszystkie elewacje wyglądały tak pięknie, chociażby jak w rynku dzierżoniowskim. Przed władzami Dzierżoniowa jeszcze długa droga i szereg inwestycji w substancję mieszkaniową. Jedno jest pewne, Dzierżoniów wygląda coraz ładniej, a zainteresowanie budową czy zakupem mieszkania coraz większe.